Niemcy. Granica to nie granica. Leśna Kraina. Górnego Śląska. Górnego Śląska. Nie wiem. Ale proszę Państwa, miło by Państwa powitać na naszej gali wręczenia nagród w konkursie marki lokalnej. Na samym początku chciałbym podziękować gospodarzom właściwie tego lokalu, jak i przywitać Pana Wójta Henryka Swobodę, Wójta Gminy Palaszów, który nas gości, tak? Marka lokalna, co prawda nie mamy tu kategorii gmina, ale jak będzie trzeba za dinozaury, że tak powiem, zareklamować, zapromować, to mównica jest do Pana Wójta. Chciałbym powitać wszystkich wójtów, burmistrzów należących do członków Stowarzyszenia Brynica do Niegranica. Ja witam serdecznie moich wójtów, burmistrzów, czyli wójtów, burmistrzów należących do... Ja też witam moich wójtów i twoich wójtów. Ale burmistrzów! Tak jest. Także proszę Państwa, według tej kolejności wójtowie, burmistrzowie, witam Pana starostę powiatu gliwickiego. I przy okazji jest Pan Krystian Kiełasa, radny powiatu gliwickiego. Proszę Państwa, program naszej dzisiejszej imprezy ma jakby trzy takie główne części. W pierwszej części zaproponujemy Państwu nieco przyjaznej nuty dla ucha, czyli mamy taki kilkudziesięciominutowy koncert w wykonaniu pani Weroniki Gajdy, tak? Która zagra nam na harfie. Pani się pokaże. Tak. Pani Elżbiety Lamec, która zagra nam na harfie. Tak jest. Proszę Państwa, po tym koncercie będzie część oficjalna, czyli nastąpi wręczymy nagrody w konkursie. To będzie również część, żeby wójtowie, burmistrzowie, Pan Starosta mógł łącznie z nami wręczyć nagrody w tym konkursie. Mamy przewidzianą tą trzecią część, czyli taką część networkingową w tej części tutaj w sali. Na powierzchni tam będziemy mogli powymieniać się doświadczeniami. To będzie w tej części związanych po gali i wracamy na sam koniec po to, żeby się raczyć dla prawdziwych koneserów. Wracamy tutaj, żeby na koniec wysłuchać znowu uczty dla ucha. Także mniej więcej tak, jeśli chodzi o dzisiejszy program. Ale bardzo nam jest miło przywitać Państwa, laureatów, tych, którzy w lokalnych naszych grupach działania tworzą to, co jest chyba najwartościowsze, to, co, do czego wkładają swoje serce, swoje umiejętności, swoje zaangażowanie. Jest to pierwsza edycja marki lokalnej, stworzona we współpracy dwóch grup. Nie wiedzieliśmy do końca, jak to nam wyjdzie. Wyszło, nie powiem bardzo dobrze, ale na dobry. Myślę, że kolejne edycje będą rozwijały. Myślę, że zmobilizuje to również tych, którzy albo nie zdążyli, albo wręcz bali się wystartować w pierwszej edycji. Jesteśmy jako lokalne grupy działania otwarci na to, żeby pomagać Państwu, żebyście Państwo byli z nami, no i żeby w jakimś stopniu uhonorować to Państwa dzieło, to co robicie, jak to robicie, i żeby coś z tego po prostu pozostało. Pozostaną na pewno te rzeczy, które są jak gdyby pokłosiem tego naszego konkursu, czyli powstanie jeszcze mapa, powstanie jeszcze folder, który będzie Państwa produkty promował. Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu dziękuję za udział w pierwszej edycji, za przybycie, no i życzę miłej zabawy w trakcie tego naszego spotkania, tej naszej gali. Gala to tak brzmi, tego nawet żeśmy się wystroili. Tego. Gala nie potrzeba. Kończąc, zapraszamy na krótki występ artystyczny. Potem przejdziemy do tej
głównej i oficjalnej części, no a na koniec jeszcze raz będzie. Na koniec, że tak powiem, żeby dopełnić tego, myślę, że Panie nas uraczą muzyką.
konferansjerem i gospodarzem dzisiejszej imprezy jest wójt gminy Kuszęcin, konferencję Zbigniew Seniów! Tak, proszę Państwa, projekt współpracy to oczywiście współdziałanie, to konkurs rozpisany dla dwóch lokalnych grup działania, natomiast bez udziału i zaangażowania czterech gmin w przypadku tych festiwali, tak jak Pan Wójt wspomniał, Koszęcina, Ciasnej, Tworoga i Siewierza, no bez zaangażowania wójtów gmin, no ciężko by było, także dziękuję już z tego miejsca. Tutaj sugestia prezesa, by o tym przypominać i o tym mówić często. Myślę, że w trakcie kolejnych wejść coś więcej na temat tego konkursu, na temat tego pomysłu powiemy. Proszę Państwa, ten namiot po prawej stronie to nasze właśnie lokalne produkty. Stoisko gminy Koszęcin, stoisko dwóch lokalnych grup działania, na końcu piwo. To jest właściwa kolejność. Lokalne produkty, gospodarze, poczęstunek. Miłej zabawy! Pani Barbaro, proszę mi coś więcej powiedzieć o zespole Brynica. Zespół Brynica został założony w 1981 roku. Kultywuje tradycję śląską, śpiewa śląskie przyśpiewki, obrzędy przedstawiamy, marzanioch, goik, śląskie wesele. A dzisiaj będzie występ taki na wesoło. Będzie i taniec, i śpiew, i radość. Także zapraszamy do oglądania. No to teraz już oficjalnie gorącymi brawami możemy powitać zespół folklorystyczny Brynica z miasteczka śląskiego. Nawoźniki, olej słonecznikowy tłoczony na zimno. Panie Bartłomieju, proszę powiedzieć, skąd pomysł na takie dobre i zdrowe rzeczy? Pomysł zrodził się z tego, chyba z obserwacji, z tego, że inni rolnicy na zachodzie przetwarzają swoje produkty, czyli można w gospodarstwie wyprodukować nasiona, potem je przetworzyć i potem na końcu sprzedać bezpośrednio ostatecznemu klientowi. No i kupiliśmy tłocznię, która na początku miała tłoczyć olej do paszy, do produkcji paszy, która potem miała służyć do skarmienia kur, ale potem się okazało, że lepiej ten olej sprzedawać, a tą całą pozostałość dawać właśnie jako produkt do paszy. No i tak się zaczęło, zaczęliśmy produkować różne oleje i takim standardowym olejem jest olej słonecznikowy, czyli w 100% z nasion naszych, bo tylko w zasadzie my tutaj chyba w powiecie i w rejonie jakichś iluś tam kilometrów uprawiamy słonecznik. To są specjalne takie odmiany słodkie, służące do produkcji olejów spożywczych, no i za to dostaliśmy nagrodę. Choćby nie wiem jaka bieda, burka, deszcz czy awantura, choćby chmury zasłoniły cały świat. Znam lekarstwo na te troski, jest ktoś, kto mnie trąca noskiem, ktoś, kto kiedy małą czarną łapkę da. Mój mały pies, mój mały pies, sługaczny, śmieszny, mały pies, mały pies, mój mały pies, wspanialszego kogoś znacie? Mały pies, mój mały pies, sługaczny, śmieszny, mój mały pies, mały pies, mój
mały pies. Teraz idziemy do laureata tej samej kategorii, natomiast z obszaru naszego LGD, czyli z obszaru Leśna Kraina Górnego Śląska. Ja idę do namiotu laureatów. Idę do pani Bernadety Kubackiej, prowadzącej gospodarstwo rolne, rodzinne, produkt Pomskie Sery Zagrodowe. I ja chciałem teraz po pierwsze pogratulować pani Bernadeto lauru w tym konkursie. Dlaczego akurat powinniśmy jeść sery? Bo ja powiem tak, przed chwilą żeśmy zbijali cholesterol, a teraz, że tak powiem, troszeczkę ten cholesterol chcemy podnieść. Przede wszystkim sery takie jak ja produkuję, czyli z mleka krowiego niepasteryzowanego, to jest samo zdrowie. Sery są robione z mleka niewymęczonego gdzieś tam jakimś pompowaniem, chłodzeniem, pasteryzowaniem. No i cała wartość mleka, jaka jest, zostaje w tych serach. Myślę, że nie ma jakiegoś wysokiego cholesterolu i nie szkodzą, a wręcz przeciwnie. Wszyscy zezłościli, nagle obraziła się. Ciocia z babą. I tym sposobem dobrnęliśmy do punktu, w którym pan wójt wręczy laureatom, dwóm laureatom z terenu gminy Koszęcin, laureatom naszego konkursu. Także prosimy na scenę. Mistrzyni szydełkowania, pani Jadwiga Rachwał z Domu Kultury w Strzebiniu, gmina Koszęcin. Oraz witrażowy upominek, pani Sylwia Pietrek z gminy Koszęcin. Zapraszamy do nas. Pani Jadwigo, bardzo dziękuję za reprezentowanie naszej gminy i takie piękne rzeczy, które pani robi własnoręcznie. Gratulacje. Gratuluję lauru w konkursie. Życzę dalszych sukcesów. Brawa dla laureatów. Z dwóch laureatek wybrały panie, że pani Jadwiga powie. Bardzo dziękujemy za uznanie przede wszystkim, chociaż rękodzieło już zanikało. Ale u nas w Strzebiniu, w Domu Kultury powstało kółko najpierw dla dorosłych, później zainteresowanie wzrosło do dzieci. No i tak się rozwijamy pomału. Także cieszę się, że zaczyna to działać tak, jak należy. I dziękuję za uznanie. My również dziękujemy. Bez was takiej imprezy nie miałaby blasku. Drodzy państwo, jeszcze raz Sylwia Pietrek z gminy Koszęcin, witrażowy upominek i pani Jadwiga Rachwał z Domu Kultury w Strzebiniu, mistrzyni szydełkowania. Gratulacje! Kaliku, kaliku, co ty chowasz tam? Pomkan berlik stalowy, hej, stalowy! Do roboty gotowy, hej, hej, gotowy. Karliku, karliku, co ci po tym pyrliku? Karliku, karliku, na co tobie on? Jak nim klupna ościana, hej, ościana, to na węgla dostana, hej, hej, dostana. Karliku, karliku, coś ty robił w rybniku? Karliku, karliku, coś ty robił to? Och, tam dziołby całował, hej, całował, całą maskę tańcował, hej, hej, tańcował. Och, tam dziołby całował, hej, całował, całą maskę
proszę Państwa, witamy bardzo serdecznie za zapowiedzią pana konferansjera. Otwieramy dzisiejszą imprezę Atrakcji Moc. Z daleka widać, że coś się tu dzieje, także myślę, że wszyscy mogą znaleźć coś dla siebie interesującego. Naszym celem jest zaprezentowanie i pochwalenie się naszymi lokalnymi produktami. Tak jak pan wspomniał, to tamten namiot, proszę Państwa. Podczas kolejnych wejść będziemy prezentować z mikrofonem po stoiskach. Będziemy promowali, prezentowali i próbowali przekonywać, że to co nasze, to co lokalne jest najlepsze, jest dobre i warto to promować. Ja również zapraszam do zwiedzenia tego białego namiotu, gdzie właśnie produkty lokalne są prezentowane, gdzie można spróbować, można porozmawiać, można dowiedzieć się jak są produkowane, z czego, dlaczego one wygrały, no i potem samemu ocenić, powiedzieć, czy faktycznie te produkty są tymi, które powinny te laury otrzymać. Ja pozwolę sobie prezentować jednego z finalistów, rodzinne grzybowanie Kalety. Pani tutaj nie ma problemu z mikrofonem, także dwa słowa o rodzinnym grzybobraniu. Nasze stanowisko znajduje się pod namiotem wśród innych laureatów leśnej marki Lokalny Progód i prezentujemy rodzinne grzybobranie, które jest laureatem tego konkursu. Rodzinne grzybobranie odbywa się, jak wiadomo, gdzie, panie prezesie? Kaleta! Gmina Kalety! Brawa dla pana prezesa, odrobił pan lekcję. Rodzinne grzybobranie w tym roku odbywa się w sierpniu, 25 sierpnia. Zapraszamy do udziału. A tymczasem na naszym stanowisku można sobie zajrzeć, jak wyglądają grzyby. I w Kaletach grzyby są zawsze. Jest tego przykład na naszym stoisku. Zapraszam, można spróbować. Panie prezesie, proszę spróbować. Będziemy odmierzać 15 minut. Czy prezes będzie żył? Ale ci, którzy już próbowali, wciąż chodzą, także bez obaw. Zapraszamy do Kalet. Idziemy do Koszęcina, a w Koszęcinie oprócz siedziby LGD jest witrażowy upominek. Witamy panią Sylwię. Anioły są fajne. To jak je się robi? Bo ja wyczytałem w folderze, że
trzeba dużej temperatury. Czy to chodzi o wypalanie, czy chodzi o pani pasję? Jednego i drugiego, ale faktycznie, jeżeli anioły wykonuje techniką fuzingu, mam specjalny piec do wytapiania szkła i wtedy faktycznie jest temperatura potrzebna. Anioły wytapiam w temperaturze 820 stopni. To na wczasy nie trzeba jeździć, można przy piecu opalić, tak? A czym różnią się te anioły w tych ramkach od te, które teraz pani zaprezentowała? Techniką wykonania. Anioły, tak jak pan nazwał, w ramkach są wykonane techniką witrażu, techniką Tiffany'ego. Są lutowane, łączone, szkło jest lutowane, a te są wytapiane w piecu. W folderze wyczytałem, że jest to jedyny taki, taka manufaktura na terenie Leśnej Krainy Górnego Śląska. Czyli można powiedzieć, jest wyjątkowa, nie używając słowa monopolista, ale myślę, że to wyjątkowe miejsce, gdzie można się zaopatrzyć. Proszę Państwa, przechodzimy do zabytków, do konkretnie zabytkowy kościół świętego Wawrzyńca w Bobrownikach. Zostałem uprzedzony, że pani mnie tu zagada. No zobaczymy, kto jest większy gadułą, czy ja, czy pani. Próbujemy, czas tak. No cieszę się, że tu jesteśmy, że mogę zaprosić mieszkańców tej bliskiej nam, a jednak rzadko odwiedzanej okolicy do naszego zabytkowego kościoła świętego Wawrzyńca, najstarszego obiektu sakralnego drewnianego w Zagłębiu Dąbrowskim, jedynego zabytku drewnianego w powiecie będzińskim i atrakcyjnego obiektu na szlaku architektury drewnianej Śląska. Bardzo zapraszam. Warto naprawdę nas odwiedzić. Święty Wawrzyniec czeka. Jest patronem bibliotekarzy, popaszonych, poranionych, pogryzionych przez pszczoły, gorączkujących. Każdy znajdzie u niego dobre słowo dla siebie i pociechę i wstawiennictwo tam gdzieś u góry. Zapraszam serdecznie. Thank you.
abyśmy zakończyli naszą prezentację akcentem z Ciasny. A kto nie jak lepiej prezentuje Ciasną, jak pracownia Workroom pani Katarzyny Płóciennik. Moja ceramika jest ceramiką unikatową. Każdy przedmiot jest ręcznie rzeźbiony, niepowtarzalny, barwiony tlenkami, szkliwiony, wypalany dwa razy. Pierwszy raz na temperaturę około 850 stopni, nazywa się to biskuit, a następnie ze szkliwami na ponad 1000 stopni. Ceramika tutejsza ma piękny brązowy kolor, jest podobno jedną z najlepszych w Europie, także możemy się tym chwalić. No i będziemy zapraszać w Goku na warsztaty. Czy oprócz walorów artystycznych pani produktów można z tego korzystać na co dzień? Tak, oczywiście, to są miski, jak najbardziej można codziennie je używać. O, to słuchajcie, drodzy Państwo, to nie tylko meblościanka, półka, witraże, to również kuchnia, gdzie można to postawić. Dzisiaj każdy chce mieć swój kubek, każdy swoje chce mieć miejsce. A dlaczego nie mieć swojego talerza od pani Katarzyny z Ciasny? Kochani, w imieniu organizatorów to jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska, reprezentowanego przez pana prezesa zarządu Piotra Leksego. Wielkie brawa. Witam również przewodniczącego zarządu Lokalnej Grupy Działania Prynica to nie granica, pana Jerzego Jóźwika oraz naszego kochanego pana burmistrza miasta i gminy Siewierz, pana Zdzisława Panasia. Szanowni Państwo, pozwólcie, że kilka słów na początku. Chciałem bardzo serdecznie wszystkich powitać tutaj w gościnnym mieście Siewierz. Bardzo się cieszymy, że możemy kolejne spotkanie tutaj odbyć na rynku. Myślę, że pobyt tutaj w Siewierzu wszystkich, którzy przyjadą na ten festiwal produktów lokalnych, na długo zostanie w pamięci wszystkich uczestników. Chciałem bardzo serdecznie pogratulować tym wszystkim, którzy w tym całym konkursie osiągnęli sukcesy, są laureatami lokalnych produktów. Myślę, że dzisiaj będzie okazja, że nasi mieszkańcy, jak i również goście, którzy tutaj zapewne przyjadą, bo przecież Siewierz to takie miasto, które codziennie, a szczególnie weekendy, odwiedza wielu turystów, będzie miał okazję zapoznać się z tymi produktami lokalnymi, nabyć, skosztować. Myślę, że również ta część artystyczna będzie bardzo ciekawa dla naszych uczestników. Wszystkim uczestnikom tego festiwalu życzę miłego pobytu, dobrych wrażeń tutaj w Siewierzu, a
wszystkim panom z lokalnych grup działania, panom przewodniczącym dziękuję za to, że podjęli taką inicjatywę, takie przedsięwzięcie, które ma na celu promowanie tych produktów lokalnych, które na terenie naszych grup działania, bo nasze miasto też jest członkiem jednej z grup lokalnego działania. Brynica to nie granica, gdzie też bardzo aktywnie w tej grupie uczestniczymy. Podejmujemy wiele projektów i działań, które służą rozwojowi również naszej gminy. Także panowie przewodniczący, serdecznie wam gratuluję, że prowadzicie tego typu przedsięwzięcia, a zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj nie jest to łatwo. Także życzę miłego pobytu w Siewierzu. Dziękuję. W imieniu własnym, czyli lokalnej grupy działania Leśna Kraina Górnego Śląska, jak i myślę w imieniu kolegi Jerzego Uźwika, z której jesteśmy tutaj w ramach, żeby nie przedłużać, tak? Bo tutaj zespół jest gotowy. Myślę, że w trakcie poszczególnych wejść najważniejsi są artyści, najważniejsze są ich dokonania. Także jesteśmy tutaj, żeby popromować, zaprezentować się, pochwalić, a nasze wejścia będą informowały, a z samego początku powiemy, jesteśmy tu z Jurkiem w ramach projektu współpracy, tak jak pan burmistrz wspomniał, jest to konkurs unijny, możliwy dzięki naszej współpracy, czyli projektowi współpracy. Moc atrakcji, o których jeszcze powiemy, a myślę, że oddajmy głos naszym artystom, a my podczas poszczególnych wejść będziemy uzupełniać tylko ten ciekawy program artystyczny. Logistycznie tylko powiem, że na lewo od sceny, państwa lewo, nie moje, są wystawieni wszyscy laureaci, którzy zostali zaproszeni na dzisiejszą imprezę. To nie są wszyscy, ale ci, którzy zostali zaproszeni na tą imprezę. Natomiast na końcu tego pawilonu wystawowego jest miejsce, gdzie ma swoje stanowisko lokalna grupa działania Brynica to nie granica oraz lokalna grupa działania Leśna Kraina Górnego Śląska. Tam odbywa się cały czas konkurs, w którym można wygrać nagrody związane z tymi dwoma grupami. A teraz zapraszamy już na występ. Wielkie brawa, kochani, wielkie brawa! Moi drodzy, jako pierwsi wystąpią wspaniali artyście z zespołu pieśni i tańca Miedarzanie. Kto tańca nie smakował, wstręt do śpiewu czuje, ten jeśli nie zwariował, na pewno zwariuje. Prosimy o wielkie brawa! Tutaj mamy różne niesamowite rzeczy i prosimy pana prezesa o przedstawienie różnych tutaj niespodzianek. My mamy od siebie bardzo niedaleko, więc tutaj za ścianką penetrujemy siewierski rynek. Tam pan burmistrz powiedział, jest doskonała pora, żeby wyjść, zrobić zakupy, przejrzeć co tu nowego, a proszę państwa, dużo ciekawych rzeczy. Uzupełnię tylko, że lokalne grupy działania skupiają, nasza lokalna grupa działania skupia 16 gmin, a Brynica to nie granica, 7 gmin. Także goście mogą podziwiać zabytki, kulturę, ale przede wszystkim mogą zwiedzać nasze stoiska. Jak się rzekło, zaczniemy od piwa. Dlaczego piwo lokalne tak dobrze smakuje? No, każdy by mógł odpowiedzieć, że tak powiem, według własnego uznania, ale zapytajmy może fachowców. Dzień dobry, witam. Przede wszystkim piwo lokalne czy rzemieślnicze, no to piwo naturalne. Tutaj dodawany jest słód, dodawany jest chmiel,
Jest to długo ważone, długo fermentowane, no i odpowiednio długo leżakowane. Długo leżakowane, czyli ile? To zależy od stylu piwa. Stylów piwa jest bardzo dużo. Taki na przykład zwykły pils potrzebuje przynajmniej 2 miesiące leżakowania. Skąd się wziął pomysł, żeby akurat piwo? Skąd się wziął pomysł? Zapotrzebowanie na rynku jest dosyć spore. Ludzie szukają czegoś innego, czegoś wyjątkowego, czegoś, co może smakować inaczej. No i stąd taki pomysł. Podchodzę do miodu i pan w krótkiej prezentacji opowie coś o miodzie, czemu on jest taki dobry i dlaczego właściwie miód z Pasieki w Dobieszowicach jest taki dobry. Dzień dobry Państwu. Nasz miód powstaje tylko i wyłącznie z naturalnych środowisk, czyli pszczółki sobie noszą z różnych kwiatków nektar, no i tak powstają nasze miody. Wszystkie miody, które posiadamy, są już tegoroczne, świeżutkie. Wczoraj jeszcze wirowaliśmy lipę, w związku z czym zapraszamy na świeżutki lejący się miód. Właściwości miodu nie zmieniają się z czasem. Jeżeli jest normalnie przechowywany, czyli we właściwych warunkach, nie jest jakoś przegrzewany, to miód nie traci swoich właściwości ze względu na czas i można go w długim okresie używać. Ponadto jeszcze a propos cukrów, które są zawarte, to w miodach są zawarte cukry proste, w związku z czym są bardzo łatwo przyswajalne i dlatego miód jest taki zdrowy. Po mojej lewej stronie stoisko lokalnych grup działania Prynica to nie granica i Leśna Kraina Górnego Śląska. Tak jak pan burmistrz wspomniał na początku, zarówno dla mieszkańców, jak i dla gości, ja myślę, że tak, da się zauważyć tą panią, która tutaj próbowała swoich tańców, że miała ze sobą gadżety, emblematy, wyróżniki naszego projektu i proszę państwa, chyba nikt nie powinien wyjść z dzisiejszej imprezy bez jakiegoś gadżetu promującego markę lokalną. Także stoisko cieszy się dużym powodzeniem, także nie będę przeszkadzał. Krótkie pytanie, można stać się posiadaczem ciekawych gadżetów. A ja już przechodzę do kolejnego stoiska. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach, Woźnickie Ikony. Jesteśmy przy ikonach. Przygotowując się tutaj do wędrówki po tym stoisku, przeczytałem nieco i zdziwieniu mnie, że tak powiem, zdziwiłem się, że ikony się pisze. Tak, tak się mówi, choć robi się to też pędzelkami. Okej, okay, to pisanie zazwyczaj kojarzy się z pisaniem liter, tak? Czy ikony mają taki wymiar właśnie, przekazują coś więcej zamiast obrazu? Tak, pisząc ikonę, czyli robiąc to takimi małymi pędzelkami, małymi rozmiarami, robi się to w ten sposób, że jest to tak jak gdyby kreskowanie. Bardzo, bardzo duża ilość kreseczek, na które składa się potem cały ten wizerunek świętego. A pisząc jakąkolwiek ikonę, i tak całą łączność ma się z Jezusem Chrystusem. Okej, okay. Czyli chodzi tutaj o pewne natchnienie, tak? Tak, jak osoba pisząca
ikonę. Pozostawia coś więcej jak ślad, że tak powiem, malunku. Jest w tym jakieś przesłanie, tak? Tak, jest przesłanie, jest to rodzaj modlitwy. Mhm. Trzeba być osobą wyciszoną, oderwaną taką od codziennych spraw. Przed każdym pisaniem ikony trzeba odmówić modlitwę ikonopisa. Okej, to jest rytuał, rozumiem, cały związany z tym. Tak można powiedzieć. Jesteśmy przy Biokominku. Biokominek zainspirował mnie, troszeczkę poczytałem. Czy można się przy tym ogrzać? No już ja idę z mikrofonem, panie prezesie, już pomagamy. Biokominku pali się biopaliwem, czyli spirytusem technicznym. Spirytusem technicznym. Czy jest to sposób na... Na co to sposób? Na ogrzanie się, czy na dekorację? To jest raczej dekoracja. Ogrzewanie, każdy ma w domu centralne ogrzewanie, czy tam z elektrociepłowni temperatura przychodzi. A to jest raczej do stworzenia atmosfery. Żywy ogień. Jeżeli ktoś nie ma typowego komina palnego, może to z powodzeniem zastosować. No właśnie, wyczytałem, że ten kominek nie wymaga przewodu kominowego, czyli odprowadzenia spalin. Mamy tutaj przed chwilą Straż Pożarna wyjechała do kolejnej akcji i właśnie, bo te kwestie związane z bezpieczeństwem, tlenkiem i dwutlenkiem węgla są dość ważne, a ten kominek nie potrzebuje wkładu kominowego. Nie jest potrzebna dobrze funkcjonująca wentylacja. Czyli co tak właściwie się tam pali? Spala się spirytus, którego produktem ubocznym jest spalania oczywiście dwutlenek węgla i para wodna. Okej, czyli wentylacja powinna załatwić sprawę. W zupełności. A plusem jest to, że w normalnym, tradycyjnym kominku większość temperatury ucieka do komina, a w tym przypadku temperatura zostaje praktycznie w pomieszczeniu. Ulatki wyfruwały i teraz my dowiemy się, dlaczego warto do Toszka przyjechać. Dlaczego warto do Toszka przyjechać? Jest to małe, piękne, zielone miasto, a na wzgórzu tego miasteczka zamek, który można zwiedzać. Mieści się w nim Centrum Kultury, zamek w Toszku. Produktem naszym, proszę Państwa, jest Centrum Ekspozycji Historycznych utworzone w 2015 roku, gdzie od podziemi aż po samą górę można zwiedzać wieże. Posiadamy wystawy stałe i czasowe. W podziemiach ulokowana jest ścieżka średniowieczna, adresowana głównie dla najmłodszych, gdzie można i zobaczyć kolczugę, ubrać hełm. Czy to, co widać na tym zdjęciu, to tak można... Tak można wyglądać, tak? Aż tak może nie można wyglądać na co dzień, natomiast jeżeli Państwo przyjadą na imprezę doroczną, cykliczną, na brewerie toszeckie, gdzie są pokazy rycerskie, turnieje, to rzeczywiście można w taki sposób spędzić czas. Historia, rozrywka, edukacja, tak? To w hełmach to edukacja czy rozrywka? Jedno i drugie, bo oczywiście dzieci się uczą o średniowieczu, ale uczą się w sposób taki właśnie dotykowy, sensoryczny. Mają również różnego rodzaju warsztaty w przylegającej do wieży sali, w której uprzednio mieściły się stajnie, następnie oranżeria. Także zarówno wycieczki indywidualne, jak i lekcje edukacyjne u nas w Centrum Ekspozycji Historycznych się odbywają. Zapraszamy do Toszka. Przesuwam się, poniem jest symbolowy wyobraźni. Nad czarną głębią kałuszy, zupełnie szarnie wie,
Słuchajcie, certyfikat, marka lokalna, ozdoby z papieru, technika quilling. Quilling to jakoś po japońsku brzmi. O co to chodzi z tym quillingiem? W wolnym tłumaczeniu papieroplastyka. Papieroplastyka, tak? I gdzie to jest ta papieroplastyka? Proszę pokazać. Tutaj, tak, wspaniałe rzeczy. Jak to w ogóle się robi? To najpierw się jakoś rysuje, czy jakoś takie, jakieś kółeczko? No jak w ogóle? To bardzo skomplikowane wygląda, ale bardzo piękne. Wygląda na skomplikowane, ale nie jest. Gnie się papier na takie cieniutkie paseczki, zwija się w takie kuleczki, a potem się wykleja wzór w zależności od tego, co chcemy uzyskać. Czyli ja rozumiem, że to maszyna chińska nie robi. To ta maszyna. Maszyna, czyli rączki naszej kochanej artystki. A ile się powiedzmy o... To do mnie troszkę, to chyba świnka do mnie podobna taka troszeczkę jest. Ile się taką świnkę klei? Ten pan to baranek, no i 4 godziny trzeba temu barankowi poświęcić. 4 godziny. A ile taki baranek tutaj u pani kosztuje? Promocyjna cena to jest 10 zł. 10 zł, normalnie 3 dychy. Proszę pana, pani mężowi kupić się na dzień taty. Proszę bardzo. Dobrze? Dobrze. I co my jeszcze mamy? Tutaj są przytulanki. Dobrze powiedziałem, przytulanki, takie poduszki, tak? A tu mamy... No też poduszki, w zależności od tego, jaki rodzaj się wybierze, to bardziej takie dziewczyńskie przytulanki. Rozumiem, facet to musi omijać to, bo dobrze, ma przytulać żonę. W porządku. Dlaczego te kasze są takie zdrowe? No bo to jest dobra kasza, bo nasza, produkowana z polskiego zboża, z polskich jęczmieni, pozwalająca dla naszego organizmu sprawiać to, że zawartość błonnika czyści nam nasz układ pokarmowy. No i w starodawnym akurat zwyczaju zawsze kasza była takim produktem regionalnym na naszym terenie, dlatego ją produkujemy. Jest to akurat naszym produktem jest kasza jęczmienna, produkowana w 4 rodzajach: gruba, średnia, drobna oraz pęczak. Mottem naszej firmy jest dobra kasza, bo nasza, polegająca na tym, że jest produkowana z naszych produktów regionalnych, z naszego terenu, z naszego jęczmienia, który jest na terenach właśnie gmin Siewierz, gminy Mierzęcice i ościenne gminy, jest ta kasza, jest ten jęczmień siany i współpracując z gospodarstwami, z rolnikami akurat tego terenu, produkujemy kaszę z tego jęczmienia. Mamy tutaj różne takie plastyczne, wspaniałe rzeczy. Certyfikat, marka lokalna, haft krzyżykowy i dekupaż. O co tutaj chodzi? Żeby wykonać obraz z haftu krzyżykowego, trzeba kanwę kupić, mulinę, no i po prostu liczyć oczka i wyszywać. Dekupaż wykonujemy z koleżanką, no i koleżanka różne broszki.
proszki, czyli rozumiem, butelki pięknie są tak tutaj, prawda, zrobione, jajeczka różnego rodzaju. No także mamy tutaj taki wspaniały świat artystyczny. Nawet jest czarodziejska jakaś szkatułka, słuchajcie, dla żony na zdjęcia, na korale i tak dalej. Zapraszamy bardzo serdecznie. Haft krzyżykowy i dekupaż. Pani Gabriela Sapik. Myślę, że pan wójt tutaj dokona oficjalnego otwarcia, a ja powiem troszkę o formule związanej z naszym pierwszym dniem, czyli Festiwalem Produktów Lokalnych. Szanowni Państwo, pierwszy dzień należy do lokalnej grupy działania LGD Leśna Kraina Górnego Śląska. Drugi dzień, jutro oczywiście zapraszam na Litworoga. Przede wszystkim życzę wszystkim dobrej, udanej zabawy. Myślę, że ta pogoda, która nie tak do końca sprzyja, poprawi się i będziemy się dobrze bawić. Ale czasami ważniejsza jest ta pogoda ducha. Tego wam życzę. Życzę wam udanej zabawy, udanych dwóch dni. Wszystkiego dobrego z mojej strony. Ja myślę, że najważniejsze jest to, aby się dobrze bawić, więc bawcie się dobrze w Porogu. A z mojej strony, proszę państwa, brawa dla pana wójta. Proszę państwa, zanim program artystyczny, tutaj pan będzie zapowiadał nam poszczególnych artystów, dwa słowa. Jesteśmy, tak jak flaka tutaj z tyłu wskazuje, w Festiwalu Produktów Lokalnych. Oprócz Stowarzyszenia Leśna Kraina Górnego Śląska, trzeba podkreślić, że jest to impreza realizowana w ramach projektu współpracy ze Stowarzyszeniem Brynica to nie granica. Także jesteśmy tutaj w dwuskładzie. Co prawda nie ma prezesa, ale jest pan Grzegorz Gawroński. Tam na stoisku, ręce, o tak, to jest przedstawiciel lokalnej grupy działania Brynica to nie granica. Realizujemy projekt współpracy razem, dwa stowarzyszenia, w sumie 16 plus 7 gmin, także jest jak się promować, jak odwiedzać nasze stoiska, ale o tym trochę później.
Moi drodzy Państwo, na tej scenie pojawią się zarówno zespoły, jak i gwiazdy dzisiejszego dnia, przeplatane właśnie informacjami na temat stoisk, które znajdują się pod namiotem. Państwo śmiało możecie zapoznać się z ofertą tych stoisk, możecie tam podejść, zobaczyć, dotknąć, a czasem nawet skosztować, bo coś ciekawego i smacznego jest specjalnie dla Państwa też przygotowane. Dla wszystkich najmłodszych jak zwykle atrakcje też są przygotowane i też czekają, więc są gry, zabawy, malowanie twarzy, pokaz banik mydlanych, to wszystko czeka na tych najmłodszych, więc śmiało i drodzy Państwo korzystajcie, bo naprawdę warto. Pomimo tej pogody nie narzekajmy, cieszmy się z tego, że jeszcze i no do końca dnia już miejmy nadzieję, że tak zostanie, że nie pada. Wezwijcie swoich sąsiadów, dajcie wszystkim znać, bawcie się razem z nami dobrze. No to zaczynajmy naszą imprezę, a otworzą ją, proszę bardzo, zespół pieśni, tańca, Tworożanie już teraz pojawiają się na scenie, a Państwo witacie ich gorącymi brawami. Tworożanie, proszę bardzo! Przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim uczestnikom festiwalu Produkt Lokalny, ale w szczególności pragnę podziękować uczestnikom z terenu gminy Tworóg. I prosiłbym tutaj na scenę o wystąpienie przedstawicieli wszystkich uczestników Festiwalu Produktu Lokalnego Pomysł na Produkt Lokalny. Proszę bardzo, gmina Tworóg i silna reprezentacja już teraz pojawiła się na scenie. No i z rąk pana wójta, brakło mi ręki, proszę bardzo. Już z rąk pana wójta. Panie, najpierw odbiorą pamiątkowe dyplomy. Odczytam pierwsze podziękowanie dla zespołu folklorystycznego Tworożanie za udział w konkursie Pomysł na Produkt Lokalny w kategorii Dziedzictwo Kulturowe. Bardzo serdecznie dziękuję i prosimy o gromkie brawa. Tworożanie odbierają swoje dyplomy. Proszę bardzo, pani Iwona. Dyplomik. I kolejny z dyplomów. Kolejny dyplom to jest podziękowanie dla pani Ewy Sklosz za udział w tym konkursie z produktem Domowe Wypieki. Bardzo, bardzo prosimy o gromkie brawa. Pani Ewa się zaprezentuje, bo jakbyście Państwo potrzebowali jakiegoś pomysłu na domowe wypieki, to tak wygląda pani Ewa. Ona sypie pomysłami z rękawa, a może i poratuje kiedyś jakąś fajną blachą kołocza w razie czego, jakby trzeba było. Ta pani uwielbia kwiaty, także jest jej do twarzy. Brawa jeszcze raz. Gorące brawa dla pani Ewy. Kolejny z dyplomów. Pani Ewa bardzo uwielbia kwiaty. Skąd to wuj wiedział? No, mamy swoje służby tutaj, jak wszystkie akurat porządne firmy w Polsce mamy swoje służby. Tak? A my pani Ewie podpowiemy, że wójt lubi ciasto. Kolejne podziękowania dla Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Tworogu za udział w konkursie z produktem chleb mieszamy pszenno-żytni i chleb z Tworoga. Mieszany pszenno-żytni. Brawa bardzo. Proszę bardzo. Pszenno-żytni chlebek.
A ślinka leci. Ja? A lubisz skórka czy to ze środka? Skórka. Kolejne podziękowania dla pani Moniki Pudykiewicz za udział w konkursie ze swoim produktem breloczki filcowe kluska śląska. Ale jakkolwiek to brzmi, ale brawa. Nie, to musimy panią Monikę tu podpytać, jak to breloczki kluska śląska, że jak to wygląda? Wygląda jak kluska i ma zero kalorii. Także zapraszam, tam na końcu na stoisko można zobaczyć, są i kluski, są i pierożki, wszystko pyszne. Pierwszy, kto zje te kluska, to fundujemy wizytę u stomatologa. No, bardziej gastrolog będzie potrzebny, ale okej. Okay. Zachęcamy do tego, żebyście państwo zobaczyli, jak wygląda pierwsza kluska śląską, kero zero kalorii. Ale to jest całkiem fajnie. I podziękowania dla pani Bernadety Kubackiej za udział w konkursie z produktem pomskie sery zagrodowe. Brawa! Proszę bardzo. Nie ma jak sery z Połomii. Tak, i wszystko się zgadza. Tak jest. Pięć stworoga, sery z Połomii i pojedzone idziecie dzisiaj do domu. I gryfne dźwięki stworoga. Taki zestaw. Co trzeba więcej? No panie wójcie, co zostało jeszcze nam? Jeszcze pan Kazimierz Kilna, to jest mój nauczyciel, był z techniką leśnego Brynku, także osobiście dostarczę do pana Kazimierza. Ale ten pan wystartował w kategorii produkt spożywczy i próbował w kategorii... Miód lipowy. Jakby był miód pitny, przypuszczam, żeby... Wygrałbym. Czyli wygrał. proszę moje drodzy państwo, gorące brawa oczywiście dla wszystkich laureatów i dla wszystkich uczestników. Za rok. To jest dobry pomysł. Ja myślę, że z degustacją nie byłoby problemu najbliższego. Przyjadę wcześniej. Dziękuję za uwagę, dziękuję wszystkim. Gorące brawa dla pana wójta. Dobrego, do widzenia. Refren jest bardzo prosty. To jest wolno, co z imprezową mocą i z waszą pomocą czaru gramy dziś. Mówimy wam siema, to nie żadna ściema, serduszka do nieba ślemy wszyscy dziś. To jest poród nocą, z imprezową mocą i z waszą pomocą czaru damy dziś. Mówimy wam siema, to nie żadna ściema, serduszka do nieba ślemy wszyscy dziś. Kochani, kochani, zapraszam gorąco tutaj na ten parkiet. Zapraszam gorąco na parkiet. Kto by chciał troszeczkę potańczyć, to oczywiście gorąco zapraszam, żeby się troszeczkę pobawić. Witam pierwsze osoby, które są z nami. Słuchajcie, witam księżniczkę. Witam... A my podążamy dalej. Idziemy do kolejnego stoiska i tutaj po degustacjach kulinarnych oddajemy się sztuce. Oglądamy różne sztuki. No niektóre to rzeczywiście są sztuki na tych zdjęciach. Co panu najlepiej wychodzi? Te sztuki takie, no wie pan, no, te naturalne czy te pejzażowe? Najbardziej lubię malować pejzaż. I to pejzaż z naszej okolicy, z Mierzęcic. Mówimy tutaj o laureucie również naszego konkursu. Proszę powiedzieć, pan już maluje pejzaże, tak? To wiemy najlepiej. Co cieszy się największym wzięciem, jeśli chodzi o ostatnie gusta naszego pokolenia? No właściwie to różne tematy są. Chociaż ja najlepiej lubię malować pejzaż taki wiosenny, stare chaty, stare kapliczki, które już pomału z zapomnienia wychodzą. Już pomału nikną z naszego pejzażu.